Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i tym razem zajmujemy się questem pobocznym. Czyli wracamy na poszukiwanie grobowca Lorda Nerwara, czyli innego, inszego Nerwarejczyka. Więc skoro będziemy mieli zająć się tym questem pobocznym, to udajemy się najpierw na półwysep pogadać z tym kolesiem, który da nam przedmioty niezbędne do wykonania questu, czyli strzałkę ceremonialną, tarczę ceremonialną i miecz ceremonialny. W tej kolejności. Więc wracamy na stare śmieci. I po prostu w tym odcinku czeka nas sporo łażenie i ten dom, gdzie ten dom jest. Ni cholery nie wiem. Gdzieś tu chyba, na tej ścianie. O ile mi moja pamięć nie zawodzi, bo pozostałe rzeczy wiem gdzie są. Coś jest na wielkim cmentarzu, jest jedna skrypt. Notabene, tutaj będzie czekała nas w jednej skrypt bardzo nieprzyjemna walka, wręcz powiedziałbym, że o stopniu nieprzyjemności level ekstremum. Jones. Pozdrawiam cię. Spoko, z tobą gadaliśmy, teraz pogadajmy z tym kolesiem na dole. Czyli tutaj... Briley! Siema, Briley! Witaj! Mam list od Olefa, to on mnie wysłał. Dzięki, bo więcej zaraz trafnie dziękowała. Trzeba dokończyć Jotyra. Co mi powiedział o tych grobowcach? Grobowcy mi znajdujemy najpierw do miasta Leni Farfairblade. Służy jej zamiast spoczynku wiele, wiele lat, nie wiem dokładnie ilu. Mizą przyjaciółko Haluta Nevera. Miejmy jednak dziewięć na Fridolich wskazówki, które doprowadzą nas do miejsca punktu zdobycia miasta. Ten znajduje się bardzo blisko powierzchni. Świadczy o tym, że mogą zostać przyjaciół z innego miejsca. Dwa zapiski nie wspominają. Co tutaj odnaleźliście? Zaraz zabija wszystkich, którzy prowadzili kopali z Rejwiel, za fazer na śmierć. Został jednak pewien dziennik. Skryba Jacob miał powiedzieć dotatkę, że wszystko co da im się znajdzie, najliczniej go zapisku. Dzień znajduje się w skrzyni mowy i otworzy. Gdzie znajdzie pozostałe grobowce? Nie wiem, skrzyni się dzień Jacoba. Zabija potrzebne informacje. Na polecenie bym nie czytał, tego musi wrócić na niego okiem. Znajdziecie jakieś artefakty? Nie sądzę. Na miejscu to sobie prowadziły wykopać, to padły ofiarą zarazy. Miejmy nadzieję, że nikt nie był na tyle bezczelny, przy wykładzie ich zwłoki. Dobra, tutaj odnaleźliście, tak, chyba Jacob, znajdziecie tutaj jakieś artefakty, no, I don't think so. Tu mi powiedział o tych grobowcach, dobra, czyli ty mi już nic nie powiesz. I tutaj będziemy mieć te strzałki ceremonialne, inne ceremonialne przedmioty, miecz ceremonialny, tarcza ceremonialna, strzałka ceremonialna, dziennik kopalni grobowca Halueta. Tej kiedy znajduje się w szczegółowej informacji dotyczące wstępnego etapu poszukiwań grobowca Halueta Never. Opinie został ukończony, jego auto na wieniu padł ofiarą zarazem i w dowie mieści więcej szczegółów. W trakcie treści wskazano jednak czy możliwe lokalizacje. Cząc tego, który na niej widzieli, typu wyspy, wyraczy nie nazwy, kiczmenta, wdokia, z reguły, krypu, zatorni, kwadrani, czarny, stapu, nie zachodni, kwadrat. Zaznano dość ogólnie miejsca, wciąż wspomniano wykazy grobowcy na podróży chronionej flagicie zapieczętowanymi drzwiami. Tu często każdy z nich jest jakaś zagadka. Ja nie wiem, czy dwie jeździ pomysłów Szmara, który na formie się powinien znaleźć, bo nie kwarta nie jest jednak zbyt cenna. Ja na tej części podzielił dość szereg przedmiotów, ukrycie było dość kosztowne. Diament lasu przy tym minął w porach roku. Dobra. Zatem teleportujmy się. I najpierw skoczmy na półwysep. Znaczy nie na półwysep, tylko do doku, bo tam mamy jeszcze jeden quest poboczny do oddania. Więc, żebym sobie nie zapomniał, to oddamy quest poboczny. I tam chyba miecz ceremonialny. Trzeba zostawić. Nie wiem, pamięć nie myli. Niestety wcześniej pozbierałem te notatki, no i teraz będzie mi się mylić, która notatka była skąd. Dobra, najpierw idziemy do doków. A i tutaj będzie taka grupka, gdzie będzie taka grupka tutaj przeciwników. Okej, mała tarcza, niezidentyfikowane. No, dziękuję, gro. Teraz udajemy się na spokojnie do doków.
I mamy tutaj dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza z tych rzeczy to oddać quest. Druga z tych rzeczy to oddać amulet. Więc najpierw amulet. Pozdrawiam cię. Mam twój amulet. Proszę, miło mi, że mogę go zwrócić. A mi jest miło, że mogę go wziąć. Proszę, złota za twój kłopot. Mogę wstać do końca życia. Zakończ rozmowę. Zbliżamy się o 3 punkty do charakteru dobry. Tutaj mamy kompania handlowa srebrne wagle, wchodzimy. Teraz tędy. Tutaj pająka mamy już utłuczonego, więc jest dobrze. Na pewno nie pamiętam, w którym mamy bardzo. Nie pamiętam, w którym z tych głosów, w którym z nich mamy bardziej przyjemną walkę. Walkę, która najczęściej równała się dla mnie omnomizmowi, ale mam tutaj wysoki level, który mam level aktualnie 6 chyba. 7. Dobra. I od następnego będziemy mogli iść w klasę prestiżową. Bingo. I tutaj są te drzwi. Tutaj był chyba miecz ceremonialny, zresztą zrobię sobie save, by nie przypuszczać, lecz wiedzieć na pewno. I oczywiście dostałem pułapką w ryj, paraliż, obrażenie od kwasu. Dziękuję, gro, jesteś bardzo miła dla mnie, jak zwykle jest dla mnie miła. No, oczywiście mój bohater nie mógł patrzeć pod nogi, bo po co? Sobie zawracać głowy tak trywialną czynnością jak patrzenie pod nogi najzwyklej w świecie. Save numer 82. I tutaj chyba pójdzie miecz ceremonialny. Jest miecz ceremonialny, gro. Ząb kuźni. Dokładnie. Dobra, save od 83. Sporo będzie w tym odcinku save'ów, bo tutaj będziemy mieli trudne walki. Sarkofag. Dobra, stary symbol Tyra. Kto wypadnie na mnie? Zombie, cień. Najpierw cieniami się zajmiemy, bo one mają redukcję siły. Jak siła dojdzie do zera, będziemy trudne. O kurwa, o chuj. Jak siła mi dojdzie do Vera, to po mnie. To jestem udupiony. Ale czy te cienie obniżają mi siłę na stałe, czy... Tak, obniżają mi ją czasowo. Nie wiem, będę musiał odpocząć, zobaczyć, czy to jest na stałe obniżenie. Kurwa, ile mam już siły? Mówię, siła dojdzie do zera, to umieram. Z automatu. Kocham tę robotę! Kolejna taka obniżenie siły, a się boję. I nie wiem, czy to nie jest aby 1K4 obniżenia siły. Jeżeli tak, to jeszcze jeden, to może być to na zasadzie jeszcze jeden atak i jestem w dupie. Kurwa. Kocham tę robotę! Jak siła dojdzie do zera, to umieram. Bo takie są zasady systemu Dungeons and Dragons. I módlmy się, moi drodzy, żeby ta obniżka siły została strasznie obniżką siły. Żeby to było czasowe. Jeżeli to jest na stałe, to gro, jesteś chujowa. Gro, w systemie jesteś chujowy, więc będę musiał teleportować się i błagać o przywrócenie. To... Straszny ciężar. Nie, dobra, to jest czasowe. Uff. Ale... Szczerze mówiąc, miałem Pietra. Teoretycznie miałem Pietra, ale siła zejdzie mi do zera i że moja postać po prostu zdechnie. Dobra, teleport. Mam jeden z przedmiotów. Nie tu, nie do Aribet, do Aribet pójdziemy sobie później. Do Olefa idziemy. Olef? Miło cię znowu widzieć.
Mam artefakt z jednego z grobowców. Spojrzę, że skanął starowyty święty symbol Tyra. Wiele nie widzieliśmy takich symboli. Trudniąc się trochę mroki na świecie wiedzy, Haluetu, Never i jego towarzyszach. Jakby to zostaje wynagrodzony, proszę wejść te 200 w głosy, wiele będzie więcej. Tyle twoje siłki. Ciecha Lutera nie pełni swojego tajemnicy, czeka nas większość znaleźć. Wrócę, jeśli znajdę więcej, zakończę rozmowę. Dziękuję. Teraz, moi drodzy, lecimy do tej dzielnicy bogaczy. Okej, teraz lecimy sobie na spokojnie do dzielnicy bogaczy. Tam jest w tym domu, za tą ścianą, gdzie była ta biblioteczka, mówiło się Haluet. Tam jest kolejne przejście. Najpierw musimy przebić się przez te dzielnie. Zabędę tutaj był ten silny ork, którego załatwiliśmy głównie dzięki eliksirom i odrobinie szczęścia. Dobra, lećmy dalej na spokojnie. Podążaj i biewaj nasz kochany krasnolud. Tutaj masz kolejne drzwi. I przechodzimy do dzielnicy bogaczy. Ja dokładnie wiem, pamiętam gdzie to jest, gdzie mam się udać, więc nie widzę problemów. No problemo! I ta chałupa jest tutaj, gdzie ta dziewczynka, dokładnie. Tylko znowu nie pamiętam, co trzeba tam włożyć, więc będę musiał zrobić save'a, żeby niczego nie spieprzyć, nie popsuć. I pytanie, czy to jest to miejsce z upierdliwą walką, czy to jeszcze nie jest to miejsce? Obawiam się, że to może być to miejsce z tą mega upierdliwą walką, ale o takim stopniu upierdliwości, że sami możecie być w zaskoczeniu 80. I tutaj chyba tarcza szła. Tarcza ceremonialna. Nope, nie tarcza. Jest czołga ceremonialna. Idealnie. Wiedziwo, nic nie spieprzyłem, bo dalej mam tarczę. Dobrze, tutaj nie mam na tego przejścia trwale spieprzyć. I pytanie, tu mamy Lorda Mumie czy miecze? O kurwa, to jest ta walka. Dobra, to od razu wczytujemy, bo ja tutaj bez przygotowania nie wchodzę. Na pewno. Dobra, więc muszę się nabomblować eliksirami do maksimum. Dobrze, tutaj nie ma zatrucia eliksirami jak w starym dobrym wieśku. Błogosławieństwo. Weź jasny umysł, wiedzę, niewidzialność dla siebie, niewidzialność dla Tima, majestat orła, siłę byka dla siebie, siłę byka dla Tima. Dobra, widzę, że Tim nie chce pić siły byka. Dobra, teraz możemy wchodzić. Mówię, bez tego to nie ma po co wchodzić. Twoja głowa ozdobi ścianę mego domu. Dobra, jeden miecz Never dostał. I teraz Tim padnie, już padł. Teraz mamy cztery miecze przeciwko mnie. Jeden miecz ma wpływane uwagę rażenia. My też mamy, ale i zaraz świetnie będzie masa ekstra. Krytyczna reakcja i krytyczny miecz szybko. I jakby jeden wyeliminujemy... Kurwa, wiedziałem, że to tak skończy. Czytaj grę. To jest najtrudniejsza walka pierwszego rozdziału, oficjalnie. Ten oficjalnie stwierdzony, ta walka jest najtrudniejsza, najbardziej upierdliwa. I zobaczcie. Ja tam wlazłem,
chroniony przez korową skórę, chroniony przez wszelkie możliwe i niemożliwe eliksiry. A i tak dostałem po dupie tak, że aż mnie zabolało. Dobra, wszystko, wszystko pij, wszystko. Teraz Timowi. Antidotum, co jeszcze mogę w sobie golnąć? Jeszcze mogę golnąć to. Chodzimy. Oczywiście Tim sobie nic nie biegnie, zaraz zginie, ale żeby tylko jeden byli, to się byli miał 21. Dobra. Część się skupiła na mnie, część na Timie. Jeden miecz padł. Team jeszcze żyje, ja jeszcze żyję. Ten miecz jest na skraju śmierci, tego miecz, ten miecz dobi, dobra. Ten ma poważne obrażenia. Leczenie krytycznych ran, natychmiast. Dobra, miecz z poważnymi obrażeniami tu. Bo z dwoma mamy szansę. Jest. I 55 krytyk. Ale się udało. Team padł co prawda, ale i tak wielki sukces. Najbardziej upierdliwa walka ever. 168 chyba na każdego. Dokładnie, 134. 168 to 168. To była walka, w której mogliśmy straszliwie dostać po dupie. Zardzewiała zbroja Halueta. I topór dwuręczny plus jeden. To by była walka, w której mogliśmy dostać tak po dupie, że... coś strasznego. I tak Tim tego nie przeżył. To nie spodziewałem się, że przeżyje. Ale... ja pierdolę. No, to było taki... mieliśmy cholernie długo szczęścia. Zawsze miło cię widzieć. Czy tak wszyscy z niecierpliwością oczekujemy jego odnalezienia? Potrzebuję usług świątyni, jak zakupca pozytywna, nie dziwi mnie to. Wino nie będzie mi absolutnie potrzebne. Dalej, shurikeny. Smoczy ogon. Sprzedajemy shurikeny, nie będą mi one już więcej potrzebne. Dalej, to jest quest item, więc tego nie sprzedajemy. Ma tarcza plus jeden. Tarcza jeszcze będzie mi potrzebna do jednej rzeczy i toporek. Okej, mamy 21 tysięcy, bo to był taki topór taki sam jak mój, więc... było ostro. Było ostro, moi drodzy, i to nawet sami nie wiecie, jak ostro było. Ach, zdobyłem dla ciebie kolejny fragment, by to łatwo nie było. Znowu widzieć w domu Tyra. Kontynuuj, mam artefakt z jednego z grobowców. Powiedział, że odzyskałem zardzewiałą zbroję Halueta Nevera. Jego zbroja i powiem jego grobowca, który pomyślał, że był tu pod powierzchnią między tak wieloma innymi. Ja to który chciał być znany tylko jako jeden mieszkaniec Neverwinter. Miał sobie kośnik i zapomniał o swoich korzeniach. Jak brakuje sobie nagrodzony, to 200 sztuk złota. To niewiele, ale nie bardzo, nie więcej. Ten twoje jeśli widzicie Halueta Nevera nie w taką tajemnicę, ale ciągle czeka na nas więcej znaleźli. Są inne artefakty, pozostałe po podróże. Wróć do mnie, jeśli je znajdziesz. Nagrody jest prawdziwe, zobaczę odwieźć i odzyskać wszystkie. Jest tutaj prawdziku sprawiedliwości. Dobra, to mamy jeszcze ostatni do znalezienia. To była ciężka walka i pomimo, że miałem postać już wylewelowaną, wyekspioną, no strasznie wyekspioną, mogłem tutaj dostać po dupie i miałem szczęście, żeby te krytyki wypadły w kluczowym momencie. Gdyby mi te krytyki nie wypadły, to byłbym trupem, który odwalił kitę radośnie. Dobra, jeszcze musimy zajść do wybraczego gniazda. I quest będzie wykonany. Czyli mówię, w tym odcinku jeszcze ten quest, później jeszcze zakręcę sobie do solucji, czy żadnego questa nie pominąłem, ale chyba nie. I tutaj musimy ulecieć mniej więcej na wielki cmentarz.
na jej cmentarz to jest chyba ten, to chyba błędne znaczenie, że to jest Akademia Neverwinter, bo to nie jest Akademia Neverwinter, to jest wielki cmentarz. Ale ta walka z tymi mieczami, najbardziej upierdliwa walka pierwszego rozdziału. One potrafią człowieka tak zomnomić w sekundę, że dosłownie zdycha i nawet nie wie, co go zabiło. I za drugim podejściem zrobiona. Hech! Nie dam rady. Nie ma to jak dobrze rozwinięta postać. To nie po prostu dobrze, ale naprawdę dobrze rozwinięta postać. A, czyli nie to nie rady. Tutaj na Wielki Cmentarz się idzie. A, na Wielki Cmentarz idzie się tamtędy. Dobra. Więc idziemy na Wielki Cmentarz, moi drodzy. Najkrótszą drogą nie przewadnę tutaj te, bo i tam mam je już zwiedzone w pełni. Leziemy teraz, moi drodzy, na Wielki Cmentarz. Zrobić ostatnią część tego questu. I tutaj powinny być Lord Mumia, czy jakoś tak. Starcie. Ale no cóż, w tym odcinku nie mamy łatwych starć. No niestety, tak bywa. Podziemne przejście, załuki potępionych. I tutaj są gdzieś te drzwi. I skrzynia, o której mówiłem, musimy wyłowić ostatni przedmiot ceremonialny. Tradycyjnie. Save all raz. Tutaj tak to ceremonialne idzie. Mumia, a nie, zwykła mumia. Myślałem, że to będzie mumia Lord, ale zwykła mumia. Zwłaszcza jak mamy odporność na strach, to nie jest dla nas problem. Ale czy ty, Timie Subieniczniku, nie masz testu na strach przypadkiem? Bo ja tych testów u ciebie, przyjacielu mój, ty mój, nie widziałem. Kocham tę robotę! Kocham tę robotę! 84 obrazy, niedużo. Znaczy 84 doświadczenia, nie obrazy. I prastare kroniki Haluta Nevera. Przeczytałem, na starym rowcu, co opisano później, w koleje życia Haluta Nevera i trudności, jakiego się pokonał, by rozumiał miasto Nevera i te wykle pisali archaicznym językiem, które przetłumaczyli modelem uczonym wiele lat. Okej, okay. Czyli możemy się aktualnie teleportować i zdać w kompletnie quest. Dokładnie. Jednak opłacało się, moi drodzy, bo zyskaliśmy dużo doświadczenia, zwłaszcza za te miecze, bo każdy był po 100 ileś. Zyskaliśmy przedmioty do sprzedania i tak dalej. Opłacało się wziąć ten quest, jest 200 w złota za każdy ten. Miło cię znowu widzieć. Mama, teraz jedno z grobowców. Powiedz o tym, jak zyskałem starożytne kroniki Never. Wspaniałe odkrycie, Rita moja zaczerpnął w studni wiedzy o swoich wcześniejszych początkach, bo znajdziemy także historię czy pretendę, dotyczące zarazy. Wszelkie co jest nagrodzone. Proszę, weź te 200 złotych. No i wiele, i mamy będzie więcej. Szukać więcej mogliśmy mamy. Wspaniała trójca artefaktu, dziedzictwo Nevera. Dowiedział się wtedy, jak z grobowców jest znaleziono. Weź tam model dodać błogosławieństwem Tyra. Musi przyznać, że więcej wart. Sukces, nie nagrodzić się jeszcze jednym darem Tyra, ale to nie mogę się powtórzyć. Ten adamant to wszystko, co mogę dać. Tutaj te osoby świątyni są uszczuplone. To wystarczy. Dziękuję za każdą rozmowę. Weźmy jakiś amulet. Niezidentyfikowany, więc rozkoczmy sobie do Lady Aribeth i adamant. Do Lady Aribeth go zidentyfikować i przed zakończeniem jeszcze odcinka. Aribeth? Przyda mi się kobieta na coś? Zidentyfikuj ten amulet. Zawsze miło cię widzieć. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy jego odnalezienia. Potrzebuję usług świątyni. Adamant i identyfikujmy amulet. Jeżeli to będzie jakiś badziew, to się wkurzę. Ulepszone wrzuty obronne na siłę woli. Niepotrzebne mi to jest. Dobra, bo skoro mam odporność na strach, to porawka wrzuty obronne na siłę woli mnie aż tak nie boli. Dobra. Myślę, że to jest dobre.